Dzień dobry, ja jestem Norwarian, a przed Państwem Szywanka. Nagrywamy na serwerze PBE, jest to serwer testowy. Ta Szywana dopiero wejdzie za tydzień, ponad tydzień. Gdzie w następnym patchu dopiero też nie wiadomo, czy on oczywiście wejdzie, bo to jest serwer testowy. Czy to przejdzie przez PBE? Zobaczymy. Pozmienili troszkę pasywę, trochę... Znaczy, zmienili wszystko oprócz Q, o tak powiem. Taki rework po prostu i zrobili. Nie zrobili tego wcześniej, tylko teraz po prostu w presezony się za nim zabrali. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Ale patrzcie na to, co Riot zrobił na PBE. Elementalist Lux. Ale wiadomo, to jest PBE. Tutaj jeszcze po prostu wszystko się testuje. Dopiero za ponad tydzień, jak teraz jest sobota. No, to mają ponad tydzień, żeby to wszystko sobie tam ogarnąć. Z tego co tam czytałem, to sporo ludzi tak średnio zadowolone są z tej Szywany, bo pasywka działa na tej zasadzie, że zależy od tego, jakich zabijesz smoki, wtedy dostajesz różne jakieś tam bonusiki. Także... Trochę dziwnie, ale no zobaczymy. Nagrywam oczywiście na streamie, więc ludzie ze streama się witają, jak należy. O, nad reklam nie puściłem, kurde. No nic, miejmy nadzieję, że przynajmniej na YouTube coś zarobię, kurczę. Proszę oczywiście zostawić kciuka, zostawić suba, jak tego Państwo nie zrobiliście. Ostatnio fajny przypływ subów był z tego filmiku tłumaczącego patch. Tam prawie 1000 ludzi zasubowało, bardzo fajnie. Także jak ktoś jest nowy, szuka informacji o League of Legends, o takich zmianach itp. Itd. Proszę zasubować oczywiście, żeby być na bieżąco. I życzę miłego, oczywiście, oglądania. To jest normal, to nie jest ranked. Ostatnio nagrywaliśmy cały czas na PBE na rankedach, ale tym razem możemy. I gramy na blind picku, jak widzicie zresztą, bo są dwie szywany. Niestety na tym, na jak to się nazywa, na normalnych serwerach na EUNE nie ma draftów już, rip drafty. Dużo ludzi o to do mnie pisało, dlaczego tak jest. Podobno Riot po prostu gdzieś tam w swoich liczbach widział, że mało ludzi gra te drafty, dlatego to wycofali. Dużo ludzi niepocieszonych, ja również, bo niekiedy jednak jak nagrywałem jakieś filmy na YouTube, gdzie chciałem zagrać daną postacią, no to lepiej było tak, prawda? A teraz trzeba wszystko na blind picku. No moim zdaniem głupia zmiana, ale no co zrobisz? Może ewentualnie się Riot z tego wycofa. Także, no zobaczymy. No, na razie nie ma tych draftów. Trochę głupio, że tego nie zapowiedzieli wcześniej w ogóle. No bo teraz wszyscy albo na blind pickach muszą grać, albo na tych śmiesznych flexach jak na razie. Jezu, jak długo się ludzie ładują. To serwer testowy? Tak jest. To jest serwer PBE. Tak jest. Public Beta Environment. Czy jakkolwiek się mówi ten ostatni wyraz. Za cholernie nie wiem, jak go powiedzieć. No, ktoś tam niby gdzieś tam w 20 milionów gier przeanalizował. Podobno 40% normalnie to były drafty. Ale ile w tym prawdy w tych liczbach? Cholera wie. Zobaczymy, jak ta Elementalist Lux wygląda. Też będę nagrywał materiał z niej. To jest Jinx, tak? Czyli to jest ta. Trochę jak Janna wygląda. Spoko. Dobra, pik, pik, pik. Let's go. Oczywiście 200 pingu. O właśnie, już można używać to na normalnych serwerach, żeby pokazywać pingo. Widać, że mamy dużo tutaj tych... jak to się nazywa? Mirrorów. Lux versus Lux i botlane'y są identyczne. No nieźle. Tylko się zmienia. Aha, nie, dżungla też jest taka sama. No kurde, czyli tylko top lane'y się zmieniają. Blind picki. No szkoda, że te drafty usunęli właśnie na blind pickach. Pierwsze się musisz kłócić o swoją linię, co jest głupie. I po drugie niekiedy masz właśnie te mirror matchy, które nigdy nie spotkasz na rankedzie, więc słabo się z tego coś wyciągnąć, prawda? No ale dużo ludzi po prostu prawdziwie grało flexy po to, żeby trenować. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na razie start. Ta Lux może zmieniać wygląd. Ta, no coś tam kurde czytałem, że ma ileś tam tych wyglądów. Ja sobie to ogarnę przed nagraniem, spokojnie. Nagramy to i będziemy wszystko wiedzieć. O, na fiorka. Ja już przypominam, jak ktoś dla mnie ogarnia dżungli. Nie zaczynamy na golemach, bo golemy się pojawiają 15 sekund później. Zaczynamy na redzie. Nie polecam raczej robić tych wraithów jako drugich, bo za dużo HP zabierają. Bierzemy wilki, bierzemy blue. I jest spoko, macie trzeci level wtedy. Więc tak raczej bym polecał to robić. Aha, no i co do zmiany tych szywany, bo w sumie to na niej się powinniśmy skupić. Na początku, ta pasywka. Jak mówiłem, zależna jest tego od smoków. Za Infernale, jak zabijemy Infernala, albo nasza drużyna oczywiście, to niekoniecznie musimy być my. Dostajemy, że procentówka z naszych obrażeń to True Damage. Okej. Okay. Pierwszy będzie Cloud, od razu mówię. Z Mountainów będziemy mieli mniej obrażeń od Monsterów i Towerek.
Monstery to są oczywiście te z dżungli. Także całkiem spoko. Chyba, powiedzmy. 10% mniej. No zawsze coś fajnego. Cloud Drake daje nam slow resistance, czyli przed spowolnieniami oczywiście. Obrona, no. Okej, no to będzie nasz pierwszy do wzięcia. I Ocean Drake daje nam CDR-y. Też całkiem chyba w miarę spoko. No. Dalej, nasze W, z tego co widziałem, trochę pozmieniali tutaj liczby. Wcześniej była jakaś tam procentówka, teraz to przerobili na po prostu przeliczniki. Także takie zmiany. I jak macie tego śmiesznego smoka na 6 levelu, oczywiście, to zwiększa się ta area. Area, jak to. Zasięg wokół was, który będzie palił. Wcześniej było tak, że zostawialiście za sobą spalone ziemie, że tak powiem, prawda? Teraz już tego nie będzie. Teraz po prostu to spalone ziemie przenieśli na umiejętność E. Gdzie jest przeciwny dżungler? Halo? Nie wiem. No nic, by zarobił. Także na E teraz jest po prostu troszkę inaczej to E leci. Leci trochę wolniej z tego co widziałem. Cały czas jest ta procentówka tak jak była wcześniej. I na właśnie tym, na tak zwanym smoczku. Przez 4 sekundy jak wypuścicie to, to zadajecie po prostu obrażenia na danym terenie. Takie coś. Takie coś. Dałeś shielda, gościu. No, dziękuję bardzo. Te gówniaki teraz, Jezu, jak to bije. Okrutnie. Strasznie to boli. Masakra. Dobra, jeszcze nie mamy tego? Nie. Co do tutaj ulti, teraz mała zmiana. Zrobię grompa? Może zrobię. Na ulti jest taka zmiana, z tego co zauważyliśmy, że dostajemy 150 HP, jak zaczynamy ten. Jak dajemy ulti. Wcześniej tego nie było. Czyli coś w stylu Nasusa albo Renektona, można powiedzieć śmiało, tak myślę. I też podobno z levelami tego ulti zwiększa się ten smok. Ale no zobaczymy to w tak zwanej praktyce, jak to będzie wyglądało. Czy możemy takie zacząć, guys? Trochę mało manę, Lulu. Czy mają warda? Okej, to by zdradzało, że mają tego warda, więc może się wycofam jednak. Dziękuję bardzo. Takiego warda wam zostawię. Trochę się boję na golemy iść, właśnie z tego powodu. No nie. Nie zamierzam się tutaj bić, sorki. Bye bye. Dobra, jest ta Szywana. Myślałem, że jest AFK, ale nie. Chwila, ona mnie przerwie, prawda? Czy nie? Be, zostaw. Jak smok smoka. Nowe. O, dziękuję bardzo. Dzięki Riot Games. Jak ja to chcę zrobić? Nie chcę pod niebieskiego, chcę pod czerwonego, chcę wziąć buta. Będzie spoko. A tutaj jest ta Szywana, uważaj. Damy znać gościowi. Jak tam nasz top laner? Lepszy, ale pasywka. Ja dokończę. Okej. Okay. Możesz Kinga budować plus 2% buff na jego pasywkę. Co? To jest King. A, to. Okej. Okay. A że zbuffowali ten item? Było 6% mówisz wcześniej? Oh. No widziałem, że na Reddicie ludzie płakali, że botrk coś jest nie bardzo fajny. Dlatego go zbuffowali. No ciekawie. Ciekawie, ciekawie. No to E jest trochę teraz wolniejsze, to na pewno. Ooo. A więc to tak. Zabrała mi. No dobra, no ja jej też wziąłem. No nic. W ogóle te kwiatuszki są dopiero od 5 minuty. Te leczące. O, patrz jak po counter dżunglowała. No zawodowo, więc to jest jakieś. Możesz ty. Grompa też wzięła. Kwiatuszki pobrała. No nie. Ta z nie wymaga. Krwi wymaga. Dorwę ją? Może ją dorwę. Kurde, chociaż tyle to jest farmy darmowej. No nic. Każdy wie, czy tylko zabójstwa się liczą. No, mam ją chyba. Chyba, że trapy jakieś zagra. No, zagrała za późno. Szybko ten ferwor wchodzi w sumie. Proszę mi tutaj zostawić tą. Chcę 6 level. Dobra. Aha. Sprawdzam jak wygląda animacja. O i teraz się uleczę z tego. I może na smoka pójdziemy, jeśli Lulu mi tu podejdzie. Nie wiem, to jest całkiem spoko to leczenie. Chociaż wiadomo, jest spoko kiedy ty je podnosisz. A kiedy przeciwnik je podnosi. Jak już miałeś go zabić, no to trochę kaszana, prawda? Dobra, i dostaniemy z tego ten slow resistance śmieszny, tak? Dobra, kurde, bele. Zastanawiam, który jest najlepszy.
Chyba Inferno standardowo, bo nie dość, że dostaniecie to zwiększenie AD, to jeszcze True Damage, prawda? Dobra, leczymy się teraz z tego smite'a oczywiście. Nie wiem, którego zagrać. Tego smite'a. Ale chyba Cinderhawkowego zagram. Nie tego warriorowego. Czy ona mi wzięła reda? Nie. Okej. Okay. Ja wezmę wraity. King jest bez zmian? Czy ktoś mnie oszukiwał na czacie? Kurde. Czyli chcesz mi powiedzieć, że w internecie oszukują? Kurcze. Dacie wiary? Ludzie w internecie wchodzą do internetu i kłamią po prostu. Masakra, masakra. Na kół nic nie zmieni, no. Chwila, tutaj sobie takiego puszczę. Pik. Mogę tak trochę wyżej go puścić, no ale mniejsza. Ej, Szymana ci idzie, nie mówię, uważaj. O, smajtujemy od razu, żeby się leczyć. Przeżyjesz to, wierzę w ciebie. Niestety botle nie przeżył. Okej, okay, wzięła sobie blue buffa. Ty, ja ją tutaj chcę spotkać. O, możliwe, że ona będzie z tej strony podchodzić, na mida. Ja się tak tutaj zaczaję. Myślicie, że będzie chciał? O nie, poszło na koło. Mogę się bić? Ale nie chcemy, dobra. Nie, to nie. Czy chce iść na Ireda? To mnie zastanawia. Oj, botlane kurde puszuje nasz. Puśćmy tą wizję. Zrobimy presję na niej. O, dobra. Gacia osrane już powinny być. Lateczkę. O nie, ziomek. Jedno zadanie. Ja nie mam smite'a, nie mam smite'a, nie mam smite'a. On gaduje, że ma. Nie wiem, dlaczego to robiliśmy dalej. Skoro nie mam smite'a, gościu, spingowałem ci to. On cały czas bił tego. Ościu, pingowałem ci, że nie mam smite'a. Idź ty. A, że co? Nie no, jest 8% current health'a. Czekajcie, no aż muszę zobaczyć, bo... Czy wy mnie oszukujecie, czy wy mnie nie oszukujecie? Nie, rzeczywiście, no, 6% jest na life. To jest 8%. No, 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 2% zwiększyli na Botrku. Zbuffowali Botrka, no, prawda. Prawda, prawda. Dobrze ktoś mówił, jednak... Ktoś mówił prawdę na czacie. Jednak nie oszukiwał nas. Bardzo dobrze, to się ceni. O, wow. Już myślałem, że tą trapkę wezmę ze sobą. Na szczęście nie. Dobra, płoń. Dobra, i teraz Jinx damy. Lecisz ze mną i puszujemy to. Chodźcie, muszę zobaczyć, jak to wygląda. A, i takie coś. Okej, okay, dobra. Rzeczywiście, to W jest większe. To prawda. Jest większe niż było wcześniej. Chodź, weźmiemy turret. Będzie fajnie, zaufaj mi. Co chcę maksować drugie? Chat, pomóżcie mi. Q czy E maksujemy drugie. Słucham ekspertów. Śmieszny dźwięk ma ta Jinx. No tak, tak, tak. Bierzemy do końca, nie bać się. Pierwszy turret, prawda? Tak jest. Dobra. No i słodko. Mountain Drake następny. No dobra, dobra, dobra. Co mi da? A, te turetki śmieszne. Okej. Okay. QE. Dobra, widzę, że bardziej tak Q się pojawia. No dobra, no to lecimy z Q. Zaufam, mam czat. Co? Jest low? Już cofnęło. O, cholera jasna. Stakuj się, smoku głupi. O! Jezu, przestraszyłem się rakiety! A nie, to była jego rakieta. Znaczy ich rakieta. O Jezu, myślałem, że wezmę ją ze sobą. Skoczysz? No cholera. Czemu siebie, a nie mnie? Idź ty. No nie mam jak wejść, sorry ziomek. Przykro mi. Zadaję damage. Ile to zadaje damage'u? Aha, od razu zadaje damage i po chwili też. O, spoko. Ty, ja tego nie zrobię. Chociaż... T,
Te małe gówniaki tak biją, że masakra. Czy on mnie wzywa? Co ty powiedziałeś, gościu? Co ty powiedziałeś? Mam cię wyjaśnić? Spokojnie, gościu. A, no rzeczywiście wyzywał, kurde, ja tutaj nie czytam za bardzo tego. Dobra, okej, gościu. Jaki jesteś? Na PBE chcesz, żebym tryhardował? Ajajaj, no nie. Chcą mnie testować, skubańce. Dobra, cofnijmy. A, jeszcze jeden. Kiedy ten golem przeskakuje przez tą ścianę, to jest trochę głupie. Z czym ona gra? Z Cinderhulkiem też gra, okej. Okay. Cyk. No i dobra, zagramy tą kolosalną. To będziemy go bić po ryju. Okej, z tym wardem, po co mi wardy? Wardami nie zadajemy obrażeń. Każdy to wie. A wezmę rydę? Nie, nie biorę rydę. O, dobrze. Jinx, no. Strasznie, coś zirytowana ta Siwanka. Nie wiem, o co chodzi. Guza szuka frajer, no. Teraz z moimi ludźmi przyjdę, kurde, z czatu. Jeśli gość będzie inaczej śpiewał. No i dyntka. O, dobra, mamy to. Mam nadzieję, że nie jest tam. Nie robi. Okay. No ciekawie działa to nowe E, muszę przyznać. Ciekawe. A może Tiamat będę używał w sumie, przydałoby się. O nie! O, dobry, super teleport, brawo. Zawodowy. Czemu tego ulti wcześniej używa? Dobra, mam to. Okejka. Nie, dawaj, chodź się uleczyć. Możesz się uleczyć, jak chcesz. Nie chcesz? Dobra, to zjem wszystkie. Do masy. Ty, ale nie bijcie się chociaż. Piorka, jakbyś ulti odpaliła. Damy wizję taką. O, Holender. O, hole. To jest wojna. Dobra, niech go pali co? U, 200 się leczysz? Dobrze, jeszcze. Dobra, mamy cię. Ulti. Nie mogę pokazać, ile mi brakuje do ulti, ale głupie. Co tam? Coś mówiłeś, gościu? O, pak. O, nie, skoro się zasłonił. Ale zabiłem go. Więc jest spokojnie. Wyjaśniony, gościu. Ile brakuje? No, sprzedamy chyba tego potionka. Czemu gram Szywaną? Bo pozmieniali ją na PB. Grałem na PB. Przypominam, jak ktoś dopiero przed na streama. Lux zmieniła wygląd. O, rzeczywiście, no. To jest taka ognista. O! A, nie miała ulti, szkoda. Dobra, no sprzedam to. Nie jest mi to tak bardzo potrzebne. I spoczko. A co teraz? Co następne? Myślę nad tym Deadman's Plate'em. Buty by się przydały jeszcze. Mogę pokazać ile furii? Nie mogę pokazać właśnie. Patrz, daję alt plus lewy. Nie mogę. Ty, dlaczego bierzesz mi reda? Aha, if you don't mind, gościu, I mind. I co teraz? Oddawaj. Ech ty. No dobra, ja go spowolnię, no to. Dobra, miej coś od życia, gościu, też. Ale kill musi być mój. No właśnie. Spoko jest ten ferwor. Całkiem szybko się go stakuje. Ale daje nam, no, sporo radę. No, z 30 mi dodał teraz. W porządeczku. Mogę pomóc sobie z turytem. Ma dole... Znaczy, ja wiem, że mam... Wiem, gdzie mam... A, tutaj trzeba nacisnąć, żeby pokazać. A, okej, okay, dobra. Chciałem pokazywać na ulti. Dobra, dzięki czat, nie wiedziałem o tym. Spoko. Proszę. Ty, wiedziałem się czegoś nowego. No, Shivanem dawno nie grałem. Bardzo dawno. Zobaczymy, może po tym reworku będzie trochę lepsze. Dragon size. Bigger. O kurde, no to wyjaśnili. No to wyjaśnione. Nie ma to tamto. Uff. No cóż. Ciekawy flash. Lux flash, okej.
Szywanka cały czas płacze. Co za gość. O, zabiłem. Nice. A, no tak, no bo moje ulti daje ten damage na początku. Okejka. Hej, Szywana. Why, salty gość, why, daj spokój. Następny Ocean. Co on nam dawał? Ej, co? Aha, teraz mi nie pokazuje, jak jestem w postaci smoka. No dobra. Teraz zobaczymy. Cooldown reduction. O, spoko, spoko, dobra, dobra. Stawię tutaj wardę. Cofnę do bazy. A może sobie wezmę tego botrka, kurde? Taką ofensywną szwankę zróbmy. O, bawmy się. Sporo spowolni mają, więc wezmę tak. I tak. No, zróbmy taką ofensywę. Nie, jakieś takie. O, mam blisko. Kto to zagrał? Aha, Fiora sobie zrobiła ten itemek. No, ciekawe. Ciekawe. Ty, ale. Ty, ciekawe, czy to jest większa tego. No, nie mam tego. Kuri. Ej, po trójko mam to. Ohol, ohol! Ty, pęta mogę zrobić. Oj, kurde, był gotowy do ultowania. Myślałem, że tego nie zrobił właśnie. Kurde, miałem na trójce tą hydrę. Nie wiedziałem, gdzie to jest. Klikałem dwójkę, mówię, co to jest? Gdzie moja hydra? Dlaczego się nie włącza? A ona była na trójce przez ten cały czas. No nie, nie ma nic. Tego reda wezmę? Nie, 20 sekund w sumie. Zasadzka? Dobra, wy sobie róbcie zasadzkę, ja idę po z tego reda. To moje. Nawet nie próbuj, Jomek. Nawet nie próbuj. Szkoda twoich autotaczków. To moje. Przykro mi. Dobra, ile do całego tego botrka? O, panie, dużo. A ciekawe, czy złoto się zmieniło? Czy koszt tego botrka się zmienił? 23. Nie mam co robić. Za bardzo. Nigdzie. Wow, nice. Możemy się bić, jak chcecie. Troszkę się wycofałem. O, żeż ty. Dobra, idę po tego. Ty, znowu się zmieniła. Fioletowa. Spoko. Dobra, z tego dostaniemy CDR-ki. Bardzo przyjemne, moim zdaniem. Ale mogliby dać infernale jednak, kurde, bele. Oj, shit, przypał. Na przypale albo wcale moje. Co tam? Na musie. No jak to siadło? No nie, no chyba pisz. Spadaj. Shit. Czy mam jakąś wycieczkę z tego? Czy ucieczkę? Kurde, myślałem, że ją dziabnę. Ale nie. Ale dobra, wziąłem barona, więc spoko. Wezmę sobie to. Spirit wysy, żeby się przydał, myślę. Koszt się nie zmienił. Okej. Ginso? Ty, no to jest myśl w sumie, no. To jest jakaś myśl. Ale to jest... Chociaż w sumie... No dobra, zrobię to, okej. Zrobi się. Pa, już widzę, że tego... Build kopiuje. A, więc mi cię nie żal, gościu. Barona powiedziałem? No smoka, oczywiście. Wiecie, o co chodzi przecież. Przejęzyczenie po prostu. Lux i ultimatum. Pyk, ładnie. 250 HP. Ciekawe, czy będzie 400 na ostatnim. Tylko problem teraz jest taki z takimi dżunglerami jak Szywana czy jakiś Master Yi, że dłużej się respią teraz te kampy, więc nie można już tak dobrze farmić. Nie wiem, czy to jest dobre właśnie na Szywany. Znaczy, nie wiem, no nie jest to dobre. To jest postać, która zawsze była właśnie bardzo silna w czyszczeniu dżungli, tylko że teraz jak co 2,5 minuty masz kampę, no to ciężko ci się spowerformować po prostu.
Taki mały minus dla. Znaczy mały. Spory. Ale bomba. Nice. Dobra. Chodź na barona. O, nie mam smajta w sumie. Yeah. Pokażę pasywkę, dopiero co daje. No, mówiłem na samym początku, panie. W wielkim skrócie. Za każdy. Ej, halo, no przecież pingowałem. No nie. Kurde, belka, co ja tutaj mam? Zaproszenie wysłać jak na ślub? Halo. Za każdego smoka dostajesz po prostu jakieś tam rzeczy. Dostajesz damage z Infernala, z Mountaina dostajesz, bardziej tankowaty jesteś. Z Clouda Slow Resistance i z Oceana CDR-ki. Tyle. Tylko trochę dziwne, bo na przykład ta szywana na jakichś aramach czy 3 na 3 nie będzie miała pasywki. Co nie? No, trochę dziwne. Z drugiej strony, kto gra 3 na 3? Oprócz Disa, kapa. Dobra, to jest 9 stówek. Ożeż ty. Tak? Chcesz się bawić? Chodź. Potańczmy. Żartowałem. No, odbień się! No nie! Głupie. Barefiora. O, pani. Ulti? Ulti odpal na nim. A, nie, nie. Co to było? Co to było? O, będzie healek. Ultimatum, strzelaj. Pik. A, jakby to... Chyba, że Szywana nie trafił. Aha, to jest ten. To było W od Lux. Dobra, bo to wyglądało jak ten item nowy, śmieszny. Bardzo przypominało tą bańkę z tego. A tak patrzę na przedmiot. No nie ma tego przedmiotu przecież. A to było W od Lux. Trochę mylące. Czy ja mogę coś zrobić z tego? Obok. No ktoś nie poszedł tego barona. Nie wiem czemu moja drużyna poszła nad bota. Trochę głupie. A możliwe, że na 3 na 3 zrobią coś za pająka. No. Albo po prostu totalnie zapomną o tym. Bo powtarzam, kto gra 3 na 3 kapa. O, shit. O, ty, chwila. Czy ja wcześniej tego nie zauważyłem? A, nie zdążyłem przetreszować, niestety ten ping. Ale raz wysadzili skubańce. O, ta bańka jest strasznie myląca. Ulti zagraj? Nie masz ulti. Kurde, jakbym miał normalny ping, to bym to ograł. Bym przetreszował ku tej Lux, kurczę. No lipa, teraz oni pójdą na barona, prawda? Jep. Głupie trochę. Trochę głupie. Czy nie pójdą na barona? Głupki, idą. Dobrze dla nas. Wezmę sobie to do spiritki już. Niech będzie. No, szkoda, że taki ping. Tak to by był flash, zawodowiec. Ale niestety. Niestety. 211 pingu. Jak grać? Jak żyć? Aha, okej. O Jezu, jaki kur... Jak na wojnie jakieś. Strzelają. Pociskami. A ja tutaj smokiem jestem ze średniowiecza, daj pan spokój. Jakieś rakiety wysyłają, lasery. A ja co? Siemanko. Witam. Madof. Jezus, jak mi irytuje ta typiara Lux. Cały czas mnie zamienia w tą cholerną babeczkę, czy nie wiem co w tym skinie ona robi. Jak grać? Jak żyć? Co mi daje ten? A, slow resistance. Szkoda, że mu w speeda nie daje ten. Aha, chociaż sobie on daje. Tylko, że to jest out of combat. Pull, 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 pull. A, idź ty. Pało. No, nie zabijem. Ej, mam nadzieję, że nie ma Lux ulti. Dobra. Pulli to ośle. A ten to wady. Chodźcie na tego. Mamy dwóch shielderów, możemy zrobić, dawaj. Go, 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 go. Może jakaś tu roślinka będzie jeszcze lecząca? O, widzisz, ściągnę zawołanie. Dobra, widzę, że tylko jedna myśląca osoba ma się tutaj. Chodź, Lulu. Dawaj, wystarczysz mi ty. Postawcie tą fiorę w cholerę, proszę. I róbmy tutaj.
No i patrzcie, jak to ładnie idzie. Chociaż nie tak ładnie, jak myślałem, ale dobra. Ja nie mam smite, by the way. Jinx. Ulti. Nic się nie może złego stać, dobra. Okej. Ty, jakie to E jest duże, tej Lux? Co, zbufowali jej to? Czy to na tym skinie tak wygląda? Może na skinie. Ale to 2700, pani. Jak ja to zrobię? Tyle. Nie kradnij. Kurde, 1000 zł. Ciężko. Dobra, ulti. Bigger. Jeszcze będę bigger. O kurde mele, dobra. Bonus health 350, flight damage 350. No daj pan, daj. Kurczę, no i... lipa. Dobra, spirytkę skończę. Też nie skończę po drogie. 2000 w kieszeni, nie mogę kupić nic. No nie. Co, chcemy walczyć? Ja bym się ponapierdzielał, tak szczerze powiem. Gdzie jest Jinx? Ale bio. Ale bio! O Jezu, strzelają znowu, nara. No, barierę sobie użył. Daj mi W jakieś! Dobra, nieważne, przeżyłem. Jesteś... O! Nie! Padłem od tego pola, od niej! Zapomniałem, no nie. Ale mam przynajmniej na itemkę, dobra. Kurde. Zapomniałem, że zostawię to pole śmieszne. A dobra, Jinx tak weźmie turret chyba. Zmień to na tego minigana. Po co używa tego? Trochę niemądre. Zapomniałem, kurde. A nie użyłem też tego, botrka. Właśnie, bo ja zawsze botrka na jedynce mam. Aj, tyle błędów tego zawodnika, kurde bele. Ty, ale na 16 poziomie dwie furie na sekundę, no co spoko. Jeszcze basic ataki dają dwa, no teraz dwa się tego smoka robi. Zobaczymy jak w tym, jak w smoku wygląda moje W. Czy jest bardzo duże. No, mogę wziąć tego, eliksir w sumie. Mniejsze. Ja pójdę bota. No, idę. Kapa. O, właśnie, to mnie zastanawiało, czy ten Redemption zwiększa. Bo nie wiem, czy widzieliście, ale ten itemek zwiększa shieldy i leczenie. I pytanie ma się, czy działa też na lifesteal? Coś takiego. To mnie zastanawia. Boże, ty piarko. Czy ja powinienem split pushować? To jest pytanie za 100 punktów. Nie, no nie będę split pushował. To jest chyba ten poziom, w którym cały czas zbieramy się na midzie i ten, kto wygra teamfight, ten wygrywa całą grę. No dobra. Trzeba się dostosować. Nie ma tutaj miejsca na jakieś myślenie. Lecimy na mida i się napierdzielamy. Okejka. Dobra. Nie wiem do końca, co się stało, ale okej. Znaczy to S powalnia? Nie, tylko damage, okej. Myślałem, że to S powalnia. Oush. Kurczaki. Ale bio. Chodźcie na bota. Nie skończyłem midem, to wam mogę zdradzić od razu. Chodźcie ze mną. No, dawaj, skacz. Nie zostawaj się na tym midzie, nie wiadomo po co, proszę. A to W Lux jest trochę takie mylące, kurcze. Mam. Masz ulti, Lulu? Nie masz. A, jazda. No, pojazdowałem. No, pojazdowane. Marka. Kur. Jak nie kłuć tej Lux, to ta jeszcze mnie zamieni w jakieś gówno.
Ech, jak żyć? Domyślam się, że tu jestem? Pam, pam, pararam, pam, pam. Dobra, zawodowiec. Ty, to ma daleki zasięg. O, skończyło się. Przyjdę mi na plecy? Dobrze, nie. Co, biorą smoka, jak ja biorę inhibitor? Naprawdę? Dobra, kurde. O, Darius przyszedł się pobić. Dawaj, po to pierdzielamy się. Chodź tu. Trochę późno tego smite'a użyłem, ale dobra. Nie ma tak stradeować smoka, Mountain Drake'a za inhibitor i turret lub dwa przy Nexusie. Ciekawa wymiana, muszę przyznać. Dobra, o, cholera. Nawet nie wszyscy się cofnęli. No i znowu polimorfia. A, w dupę sobie wsadzić tą polimorfię. O, nie cierpię tego. Czy ja chcę tą spiritkę zagrać? O kurde, dobra, XP, oglądamy to. Dawaj, wariat. Kameruję to. Pół. Będzie healek. Ulti zagrane. Pyk, pyk. Raz, dwa. Trzy. Cyk, cyk. Dobre. Dawaj, dawaj. Kolejny zawodnik. On teraz ma trochę walone w tego. No dobra, okej. Ej, co ty, Darius? Darius leci za tamtymi, wywalone. Nexus nam biorą. Lecę tam za Lux. Co tu się dzieje? Co za gra? Dobra, no będzie chyba koniec. Dawaj, Fiora. Dawaj. End it. Powiedziałem Szymana. Słuchaj się. No nie wiem, co tam ostatniego bym zrobił. Może czapkę ubiorę. To jest myśl. O cholera, nie skończyliśmy. No, od razu zdradzę, że tej czapki bym nie zrobił oczywiście. W normalnych warunkach, czyli... Nie, co bym... Może bym GA zrobił na ostatni ten tak naprawdę. No, chyba GA by było najlepsze. Ta spiritka też nie była głupia. Ta Lux trochę wysadzała po prostu. Nie wiem, całkiem ciekawa ta Szyvana. Tylko, no, minus jest taki, że te smoki są losowe, prawda? I to różnie bywa, kurde belka. No nie wiem, ale zmiany są ciekawe. O, to na pewno. Są ciekawe. Czy będą dobre? I że czy przewrócą ją do gry? Zobaczymy. No jak będzie już na oficjalnym serwerze, z chęcią zagram na jakiegoś tam normalka, żeby sprawdzić. Jak już jakaś meta będzie za te 2 tygodnie, to czy żeby zobaczyć, jak ta Szyvana będzie grana. Też nie wiadomo, czy ona wyjdzie tak samo z PBE, prawda? Więc przekonamy się za te 2 tygodnie. Standardowo dziękuję za obejrzenie, zapraszam na streamy i życzę miłego dzionka. Bye bye!